te ostatnie rodziny oklaski już podziękowania. I chodźcie. Ja przyznaję się, że oglądałem ten film już trzeci raz, w związku z tym mógłbym już teraz siedzieć i rozmawiać o nim przynajmniej ze 2 godziny. Myślę, że tyle nie wytrzymamy. Oczywiście od razu przypominam, zachęcam, żebyście to wy, szanowna publiczności, komentowali i zadawali pytania i mnie powstrzymywali przed potokiem różnych moich spostrzeżeń. I zachęcam wszystkich zresztą do oglądania tego filmu przynajmniej 2 razy, dlatego że on jest jednak tak gęsty i tak pełen różnych drobnych szczegółów na różnych poziomach, to znaczy od tych różnych nawet drobnostek wizualnych po sprawy na przykład właśnie dźwięku i muzyki, o których myślę, że będziemy rozmawiać, że naprawdę warto go obejrzeć przynajmniej 2 razy i podam to taki przykład, który może się wydawać trywialny, ale myślę, że pokazuje jakby precyzję tej pracy. To znaczy ja na przykład dopiero trzeci raz oglądając zauważyłem, że w windzie w bloku Tomka nie tylko się pojawia jako ten rysunek ta szubienica, na której jest PZPR, ale też pojawia się potem w latach 80. taka naklejka Niki Lauda, a później przy kolejnym razie ona jest taka rozerwana. Tak. Upływ czasu, ale to jest też jakby bardzo związane z tymi... Ale dobra, nie wchodźmy w opowieść o technologiach na przykład, bo to można by też godzina... No? Czyli wiesz co... Tak. No. Nie, no to jest tak samo ważne, uważam. No, film jest całością, nie? Oczywiście. Ale spróbujmy zacząć od początku. Skąd się wziął ten film? Bo też tutaj trzeba przypomnieć, ja na wszelki wypadek o tym zawsze przypominam, że Robert Bolesto zaczął pisać ten scenariusz zanim Magdalena Grzebałkowska wydała książkę o Beksińskiej, bo czasami niektórzy myślą, że to jest jakiś rodzaj adaptacji tamtej książki, więc to od razu uprzedzam. No ale właśnie, czy to było tak, że Robert zaczął to pisać, spotkaliście się, jak to było i dlaczego chciałeś to zrobić? Bo to jest oczywiście najistotniejsze też w tym. No to jest dosyć długa historia, jakby, która ma wiele odsłon. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja będąc w szkole podstawowej pierwszy raz zobaczyłem obrazy Beksińskiego, bo mnie moja mama zabrała akurat będąc w Sanoku na wystawy i od tego czasu gdzieś tam on za mną chodził, choć nigdy nie był jakimś moim ulubionym malarzem i też nigdy nie był tym tematem, o którym koniecznie chciałem zrobić film. Był jednym z wielu tematów. W czasie studiów, czy zaraz po studiach reżyserii, ja tak pomyślałem, że może warto się za to zabrać. Wtedy nie znalazłem na to formy. I dopiero jak trafiłem na tekst Roberta, a trafiłem na niego, bo wróciłem do tematu, bo wiedziałem, że zbliża się 10. rocznica śmierci Zdzisława i 15. rocznica śmierci Tomka, więc to może być dobry moment, żeby jakby wrócić do tematu, który był taki trochę uważany za nie do końca... To jest śmieszne, co ja powiem teraz, naprawdę. Nie do końca jakby filmowy. To znaczy, że tego się nie da jakby przenieść, nie? A w tej chwili są, tu na festiwalu można zobaczyć 3 filmy, jeszcze jest 4. w drodze i podejrzewam, że to nie koniec, bo jakby sprawa jest otwarta, bo historia tej rodziny to jest na 3 sezony dobrego serialu takiego premium, nie? To może skończy się na tym, że Netflix wyprodukuje serial o Beksińskich. Słuchaj, no jakby niech robią, ale ja to obejrzę tylko jako widz, bo jakby ja już tą kwestię mam zamkniętą. Choć uważam, że jakby ta część stanocka, którą myśmy w ogóle pominęli przy ostatniej rodzinie, ona jest równie ciekawa, jakby całe dzieciństwo Zdzisława i tak dalej, i tak dalej. No ja dosłownie trafiłem na Roberta w taki sposób, że wszedłem na stronę Wikipedii pod hasło Zdzisław Beksiński i tam na dole było napisane, że Robert Bolesno napisał scenariusz pod tytułem Ostatnia rodzina, który już wtedy był nagrodzony, ponieważ był w finale wtedy Hatley Merrill, czyli obecnie Script, najważniejszego konkursu scenariuszowego w Polsce. Jeżeli chodzi o Roberta, no to jego droga z tym była jakby dłuższa, no bo on właściwie zaczął pracować nad tekstem, wychodząc tak właściwie bardziej od Tomka, trochę jakby inspirując się jakby tym, co Tochman napisał w, nie wiem, na początku lat 2000, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale jeszcze to było za życie Zdzisława, nie? I to jakby w nim pączkowało. No i później długo leżało w szufladzie, bo
Wydaje mi się, że odkąd ja się spotkałem, od momentu, kiedy ten tekst został wyróżniony i był w finale tego z Hatley Merrill, do naszego spotkania, to minął chyba, nie wiem, z 5 lat, teraz nie pamiętam, ale to był szmat czasu, nie? Tak, to jest coś, co też jakby teraz z perspektywy sukcesu tego filmu trudno sobie wyobrazić, że dopiero ty to wziąłeś. Ale tak naprawdę to, co jest, i też kwestia różnych drobnych szczegółów, które są w tym filmie, jest związana z tym właśnie obawą filmowców, że to jest niefilmowalne, bo rozumiem, że ona się wybrała właśnie z tego nadmiaru pewnego. To znaczy, że jeżeli mamy tak spektakularną w swojej też zwykłości rodzinę, mamy dwóch, że tak powiem, artystów, tak, na w bardzo długim czasie, tak, którzy w dodatku się filmowali i nagrywali, czyli sami też stworzyli całą jakąś tam warstwę opowieści o sobie, to rozumiem, że też to, co było dla was trudne, no to było jednak to, że musieliście ciągle coś wybierać, no, że jednak coś pokażecie, a coś nie. I czym jakby się kierowałeś? Znaczy tutaj też była bardzo duża trudność i to myślę, że wiele osób stopowało gdzieś w pewnym momencie. To jest trudność natury jakby prawnej, to znaczy nie jest tak łatwo przekonać i pana Dmuchowskiego, to wiecie z filmu, kto to jest, i dyrektora Banacha, dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku, które to muzeum jest jedynym spadkobiercą całej spuścizny, ponieważ Zdzisław Beksiński w swoim testamencie właśnie, znaczy przepisał to formalnie muzeum, ale chciał tak naprawdę jemu, bo uważał, że on jest tym właściwym człowiekiem, który będzie o to dbał. I no, te rozmowy na początku były bardzo trudne, szczególnie, że Robert jak pisał scenariusz, to tak dosyć szorstko się chyba nawzajem traktowali i trzeba było to tak trochę naprawić. To nam zajęło trochę czasu, żeby to, żeby doprowadzić do jakiegoś takiego wspólnego języka rozmowy takiej. I to była bardzo duża szkoła też, muszę powiedzieć, dla nas jakby weryfikacji tego, co my chcemy pokazać, co możemy, czego nie. No bo to historia niedawna, w wielu momentach dość kontrowersyjna i niejednoznaczna. No i jak się okazało, no to jakby też żeśmy się spodziewali, no że na temat tej historii każdy ma jakąś swoją opinię, no i to nie zawsze jest zgodne z tym, co nas akurat interesowało. Tym bardziej, że to, co mnie zafascynowało w tekście Roberta, jest często dokładnie po drugiej stronie tego, czego by część osób oczekiwała od takiego filmu, bo ja nie chciałem absolutnie robić filmu biograficznego o malarzu, ani też nie chciałem robić filmu biograficznego o wybitnym dziennikarzu. Mnie interesowała ta rodzina, co oznaczało, że te jakby kwestie zawodowe obydwu panów gdzieś muszą zejść trochę na drugi plan. Ja jakby rozumiem te wszystkie rozterki, że odnośnie Tomka można by pokazać więcej jego pracy, że jakby, ja pamiętam, jeden z pierwszych widzów na którymś z takich jeszcze zamkniętych pokazów powiedział, że on jest, jakby docenia film, ale jest zawiedziony, bo on się spodziewał, że on się dowie, czemu Zdzisiu tak malował jakby, i jakby więcej o tym, nie? No i to właśnie ten jakby dysonans trochę poznawczy wynikający z tego, no jakby ja rozumiem tego, no ale... No ale to jest to ryzyko, jak się zabiera za historię opartą na prawdziwych wydarzeniach. No tak, i to jest, to pewnie mogliśmy zaraz uruchomić następny wątek, czyli ponieważ i ojciec, i syn są też otoczeni kultem w wielu środowiskach, więc też jak te środowiska zareagowały, to jest oddzielna historia. Natomiast przechodząc do różnych warstw poprzez kwestię wyboru, Paweł Józwuk ma coś, co się teoretycznie nazywa skromnie konsultant, tak, muzyczny, tak jest w napisach, większość sali ogląda do końca, ale też tutaj przypomnę, czy zdradzę, że ponieważ to oglądaliśmy nowy film Kuby Czekaja, do pierwszego filmu Kuby Czekaja, do Baby Bump, muzykę wybierał Paweł też. I dlatego o tym wspominam, bo tam miał jakby dowolność, to znaczy mógł wybrać to, co nas albo uspokajało, albo podniecało. Natomiast tutaj to znowu jest kwestia wybierania jakichś elementów, ponieważ tam jakby ta muzyka w pewnym sensie była, tylko trzeba było wybrać, rozumiem, opowiedz o tej swojej roli, bo rozumiem, że to było częściowo wybranie tego, co będzie najważniejsze z tej muzyki, którą oni słuchali, tak? Jakoś. Dobry wieczór. Ja byłem zaproszony do projektu już w fazie realizacyjnej. Właściwie on już się realizował. Zdjęcia trwały. No chociaż nie, jeszcze nie zaczęły się. Dobra, nieważne. W każdym razie było to mniej więcej tak, że na etapie scenariusza było zapisane w filmie 12 utworów. Gdy Jan z Przemkiem weszli na tak zwany montaż, już w trakcie realizacji okazało się, że część z utworów
musiała niestety wypaść. Potem okazało się, że część jeszcze, jakaś niewielka utworów jest po prostu nie do dostania, nie są do dostania prawa. I zaczęły się pytania, co dalej, co robić. Producenci też się zastanawiali, co robić, jak to ugryźć, czy z kompozytorem. Ja wykonałem dziennikarską pracę, po prostu przejrzałem i przesłuchałem wywiady i nagle z tych wywiadów, których udzielili obaj panowie, wyszły konkretne tytuły piosenek, konkretni artyści, kompozytorzy, konkretne płyty, które oni kochali. Przygotowałem taki cały zestaw wyimków z różnych wywiadów, z tytułami utworów i z konkretnymi utworami, właściwie linkami do tych utworów. I takie opracowanie, właściwie bardziej to było opracowanie pana Zdzisława, bo Tomek był opracowany wcześniej przez Roberta, a równolegle Jan przebierał całą płytotekę i wybierał rzeczy, które z Tomkiem były kojarzone bardzo mocno. Obaj generalnie szukaliśmy i sobie wymienialiśmy cały czas, a tu były smaczki, może coś takiego. I nagle okazało się, że można wykorzystać tą prawdę po prostu, ich ukochaną muzykę i jeden do jednego położyć w konkretnych sytuacjach, co już było zapisane częściowo w scenariuszu, ale potem okazało się, że pan Beksiński, gdy malował, zawsze słuchał. Pan Banach podpowiedział na przykład, że gdy wyprowadzano rzeczy z mieszkania pana Beksińskich, to sąsiedzi mówili, że najbardziej im będzie brakowało tej pięknej muzyki, która grała. I do nas dotarło, i do mnie, i do Jana oczywiście, że nie ma co kombinować z tą muzyką, trzeba pokazać tą prawdę, bo tak pięknej muzyki obaj panowie słuchali, że trzeba było tylko wybrać te kwiatki. Więc zaproponowałem Janowi takie rozwiązanie i przyniosłem zarazem worek utworów i tu przekazałem na ręce obu panów, którzy potem już z materią pracowali i tylko odpowiednie emocje dobierali w odpowiednich miejscach. No tak, ale to nie jest tylko kwestia emocji, ale to jest też kwestia jednak bardzo konkretnych informacji. Znaczy Tomek na przykład Beksiński się kojarzy, ja się załapałem jeszcze na słuchanie go, się kojarzy z bardzo konkretnymi utworami, które mają albo, i one tutaj są, tak. Także to jest też, no i one są zarówno w warstwie dźwiękowej, czasami są w warstwie wizualnej, kiedyś, nie wiem, Joy Division na przykład pojawia, tak? I tak dalej, więc też ten film się też opowiada przez tą muzykę. Czy ja chciałem dodać jedną bardzo ważną rzecz, która jak się ogląda, to może nie być taka oczywista, ale dla nas było takie, myśmy mieli parę założeń formalnych odnośnie tego filmu, który był dosyć takie radykalne, zdecydowane i dużo na ten temat żeśmy dyskutowali, czy aby na pewno, ja byłem przekonany jakby, że tak. Jedno to jest oczywiście to, że robimy master shotami, że każda scena to jest jedno ujęcie. A osobną kwestią jest to, że właściwie w tym filmie nie ma muzyki filmowej komponowanej jako takiej. Czy ona się tak naprawdę pojawia tylko i wyłącznie po tym, jak Zdzisław znajduje Tomka już. I tam jest jedyny utwór napisany przez Adanasa Walkowa. Zresztą taki bardzo minimalistyczny, wyciszający. I mi zależało na tym, żeby dopiero tam się pojawiła muzyka taka filmowa. A do tego momentu wszystko to, co słyszymy, to jest to, co słyszą nasi bohaterowie. Czego słuchali jakby, nie tylko chodzi jakby o samą zawartość, ale też o włożenie tego w film. I to powodowało to, że mamy jakby inne narzędzia do wykorzystania i normalnie jakby, na przykład utwory zespołu Kloster Keller są mi dosyć dalekie. Natomiast gdzieś czułem, że choć żeśmy założyli gdzieś na początku, że raczej nie chcemy używać polskich utworów, bo akurat tutaj zdecydowanie ta muzyka jakby zachodnia i tak dalej się jakby kojarzy przede wszystkim jakby z Tomkiem, no to, że ten Kloster Keller gdzieś fajnie by było włożyć, ale też nie chcieliśmy na siłę wkładać. Ja podam taki przykład. Ja się jakby przygotowując do tego filmu zbratałem z muzyką tej rodziny na bardzo wielu płaszczyznach. Między innymi jak odkryłem, zobaczyłem taką listę 10 najlepszych albumów według Tomka z lat 80. i zobaczyłem, że tam jest czwarta płyta Petera Gabriela, którą ja absolutnie uwielbiam. Sobie pomyślałem, kurde, no musimy coś wyciągnąć z tej płyty, że jest fantastyczna. No i pamiętam z Przemkiem, żeśmy podkładali wiele utworów z tej płyty, natomiast za każdym razem to powodowało jakąś taką, przepraszam, siarę trochę. Nie pamiętam, że chyba Wallflower, żeśmy podkładali pod tą scenę
z jakby pierwszą scenę miłosną, za przeproszeniem, czyli gdzie jakby dziewczyna zamyka się w łazience. No i to robiło z tego taki romantyczną papkę, która jakby no się rozjeżdżała i koniec końców żeśmy nie podłożyli, choć jakby mówię o tym, bo to jakby z bólem nam przyszło. Ale tu właśnie, to dajmy Przemkowi i też pani Małgorzacie mikrofon, no bo tutaj mówimy o tym, co, ale to trzeba jeszcze zmontować, to trzeba udźwiękowić, trzeba zbudować atmosferę. Też domyślam się, że montowanie mastershotów jest trudne, no bo tak naprawdę to co ty masz zrobić? No właśnie nie montować. Jakby takie było zadanie, w ogóle dobry wieczór Państwu, takie było zadanie i to, tak jak ja wspomniał na początku, my mieliśmy jakąś ideę, odważnie, no bo debiutancko, więc mogliśmy sobie pozwolić naprawdę na wszystko. Idea, żeby nie było, no bo opowiadamy o 27 latach, prawda? I jak opowiedzieć w 2 godzinach 27 lat? Można datami sypać, tych dat jest mało, jest skromnie i tak naprawdę one nie są zauważalne, natomiast ten czas płynie między cięciami. Nie ma właściwie w filmie żadnego analitycznego, czyli kontynuacyjnego czasu cięcia. Każde cięcie, nawet w scenie, jest upływem czasu i nawet jeżeli nie czujemy tego, bo emocje przechodzą gdzieś ponad poziomem takim formalnym, to jednak ten czas gdzieś tam płynie i nie zastanawiamy się. I to myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie użycia takiego spójnego języka od początku do końca przemyślanego. Zresztą koncepcja była podparta też taką pracą wcześniejszą, jeszcze na etapie preprodukcji, gdzie powstały storyboardy. To było ważne do samej realizacji, do budowy scenografii. Dzięki temu wykorzystaliśmy te storyboardy i zbudowaliśmy z tego Stilomatic. Czyli sekwencja storyboardów ułożona tak w sekwencji filmu. Mieliśmy też dźwięk z jakichś prób aktorskich, taki surowy, ale już tam czuć było. Właściwie zmontowaliśmy film na papierze. I no w Avidzie, no tak. Dobra, a tylko, że nie zamęczmy publiczności jakby przesadnymi szczegółami technicznymi. Okej, to może nie jest interesujące rzeczywiście, natomiast nie. Jeżeli chcecie wrócić do muzyki, to mogę powiedzieć anegdotkę. Słab? No technika tak, gdzieś jest wokół filmu bardzo mocno osadzona. Wracając do anegdoty, jest tam scena z pajączkiem, dobrze nam znana. Scena, która bardzo długo i troszkę chyba ją nawet zaniedbaliśmy w pewnym momencie muzycznie, bo tam nie pamiętam utworu jaki był, natomiast był to utwór taki ciężki, mocny, taki, myślę, że ta muzyka sąsiadom niekoniecznie mogłaby się podobać, natomiast budowała mroczne zamczysko, gdzie żyły pajonki. Scena taka no, niby śmieszna, zabawna, która finalnie wyszła, dostała dopiero odpowiedniej mocy w momencie, kiedy zmieniliśmy właśnie muzykę na coś wesołego, na coś, co grało. I okazało się, że ta inscenizacja i wszystko, co tam wokół się dzieje, jest takie wręcz komediowe. Było wręcz takie komediowe, no technika. Było komediowe i to w ogóle dało zupełnie inną moc na początku filmu, której potrzebowaliśmy troszeczkę takiej, zresztą czuć jest na projekcjach, że ta pierwsza część filmu jest dużo bardziej taka opatrzona w elementy, które mogą śmieszyć, bawić, więc to jest jeden z przykładów użycia muzyki, a drugi może mniejszy, jest tam scena, może to mogę powiedzieć do mikrofonu, jest scena, właśnie jestem debiutantem, jest scena, jak Tomek po śmierci mamy, Tomek słucha na magnetofonie szpulowym, tak, utworu muzycznego, w scenariuszu i w realizacji to była scena, gdzie Tomek odsłuchiwał nagrania rodzinne, które dzienniki, które nagrywał Zdzisław. I ta scena miała wartość również merytoryczną, a po usunięciu tego archiwum i dodaniu tego utworu zbudowała się jakaś potężna wartość emocjonalna. Mimo tego, że tam nic się nie dzieje. Specjalnie, ale to specjalista od dźwięku. No dobrze, a pani w tym wszystkim? Dobry wieczór Państwu. Ja jako osoba towarzysząca na prośbę Pawła tu się pojawiłam, a potem też dyrektora festiwalu, żeby wspomóc tę dzisiejszą konferencję, skoro będzie ona
o muzyce, a ja się tym zajmuję jakieś 40 lat i chciałabym zwrócić uwagę na taki aspekt, że my bardzo często używamy muzyki, znaczy dzielimy sobie muzykę na wewnątrzkadrową i pozakadrową. I ta wewnątrzkadrowa często pełni funkcję rekwizytu, czyli może tykać zegarek, albo może grać muzyka w knajpie, albo i ona wtedy jest takim elementem mówiącym, to się stało tu i teraz i to jest prywatka, to jest tam jakaś inna sytuacja. Natomiast tutaj panowie pod przewodnictwem reżysera, ale tu Paweł przede wszystkim jakby miał dużą bardzo rolę, poszli dalej. To znaczy muzyka wewnątrzkadrowa stała się muzyką ilustracyjną. I to jest taka jakby jeszcze wyższa półka. To znaczy z jednej strony ta muzyka jest słyszana przez naszych bohaterów, to jest ich muzyka. A z drugiej ten dobór jest taki, że my tą muzyką jeszcze uzyskujemy trzecią wartość, czyli emocje, której byśmy bez tej muzyki nie uzyskali. Nie uzyskalibyśmy jej też dając muzykę ilustracyjną, która siłą rzeczy tak wygładza, troszkę ponadczasowo mówi, a tutaj znaleźliśmy się strasznie blisko i tych emocji i tego wszystkiego, co się tam działo. Tu jeszcze został jeden element pominięty, że ta muzyka jest bardzo precyzyjnie ułożona czasem. To znaczy nie tylko, że nastroje, ale również jeśli ta płyta wyszła 3 miesiące temu, to na pewno jej nie będzie o 2 sceny bliżej. Że to jest wszystko i to wszystko się układa w prawdę, ale też właśnie w taką niesamowitą mieszankę emocji, którą może dodać muzyka przez to, że nie jest do końca konkretna. Ja chcę dodać w sumie bardzo ważną rzecz, bo ja przyniosłem worek z utworami, które, jak to się mówi, zmapowałem rodzinę muzycznie. Wiedziałem, co każdy słucha, prawie wszystko wiedziałem o tym co słuchają, ale na pewno zmapowałem precyzyjnie pana Zdzisława. Robert z Jankiem wiedzieli wszystko o muzyce Tomka. Jedyną rzecz, którą wniosłem, że tak powiem, do worka Tomka, to był ostatni utwór końcowy, które okazało się, że był ukochanym utworem całej trójki. Ojca, matki i syna jednocześnie. Końcowy, czyli który? Ojca i syna. The Mortal Coil. A, ale a matki który był? Bo już się... White Satin. White Satin był ukochaną. No w każdym razie tymi emocjami z tej muzyki to już panowie się bawili. Nie dopuszczali mnie do montażu. Na szczęście dali mi też jeszcze jedną szansę. To znaczy, właściwie Jan pozwolił na coś. Ja mam swoją fiksację małą, muzyczną, aby piosenki opowiadały o tym samym, co się dzieje w scenie. Bo mamy bardzo łatwe przełożenie wtedy emocjonalne. Ta piosenka mówi dokładnie o tym samym, o czym utwór filmowy. I w tym filmie, w Ostatniej Rodzinie, jest szereg niuansów zaszytych w tekstach piosenek, które słyszymy. Łącznie z tym, że rodzina jedzie na wycieczkę spajającą rodzinę, a w tekście refrenu słychać, że chłopaku nie uciekniesz przed pewnymi rzeczami. Łącznie z tym, że ostatni utwór, który słychać w trakcie morderstwa pana Zdzisława, to jest też jeden z jego ukochanych oczywiście utworów, ale ten utwór w tekście opowiada o tym, że zostawiam wszystko co doczesne, idę ku bóstwu wyższemu, ku mojemu panu. I cały film tak naprawdę od początku jest, do końca jest wypełniony niuansami, również w obszarze muzycznym. To mi się od razu, tak, no bo my mamy jakoś tak w naszej grupie twórczej, że szukamy takich sprytnych smaczków, czasami to są jakieś formy takie żartu nawet, znaczy jakby z szacunkiem dla postaci, ale przy Tomku było jakby parę takich nazw, które wiedziałem, że jakby muszą się pojawić. Myśmy też tą muzykę dobierali. Jakby nie wiem, czy Robert się tym kierował, bo on faktycznie część tych utworów wpisał w scenariusz. Niektóre, tak jak Don't Go na przykład, musiały być, bo to jest jakby fakt, że tak to się odbyło. Natomiast no, wiedzieliśmy, że Marillion musi się gdzieś pojawić, który jest trochę dla mnie za słodki, mówiąc delikatnie. Natomiast no i to było na takiej samej zasadzie jak z tym Peterem Gabrielem, nie? Że jeżeli będzie takie miejsce, gdzie jakby to siądzie, no to okej. Okay. No jak jest scena, gdzie to jakby jedna z tych dziewczyn się wyprowadza, jakby rzuca Tomka, no to myśmy tam
przelatywali różne utwory. Natomiast ja w pewnym momencie stwierdziłem, bo mieliśmy płytę Misplaced Childhood Madillion właśnie i tam jest utwór Childhood's End. Ja sobie pomyślałem, to jest świetny tytuł, żeby to położyć. My żeśmy przyłożyli, no i siadło. A wcześniej jest sytuacja, jak ta dziewczyna do niego przyjeżdża, to niestety było na montażu, ale do filmu nie weszło z różnych przyczyn. Sytuacja była zabawna pomiędzy, on tłumaczył roboczo fragment filmu. To był roboczo był położony... Nie, a potem położyłeś... Jeszcze to ja dorzucę, bo to w pośrodku jest. Monty Python był, tylko że inny fragment. Już robię jaki. A, ty chciałeś to powiedzieć. Surprise, surprise, jest dzwonek do drzwi. Znaczy fragment w fragmencie tekstu leci surprise, surprise, dzwonek do drzwi i on idzie otwierać. Była taka jedna układka. A w utworze Marillionów również jest surprise, surprise, jak on odchodzi i zamyka za sobą drzwi. Jakby też takie klamry były. Ty, to ja się tego teraz dowiedziałem. Słuchajcie, dobrze, ale... Nie, bo tu musi być puenta. Dobra, tam myśmy położyli hiszpańską inkwizycję. Bo nikt się nigdy nie spodziewa, ale no niestety przywalili na taką stawkę, że musielibyśmy trzy kawałki wyrzucić z filmu. Po prostu jest taki tekst, że nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji i to było za drogie. Niestety to było za drogie. Słuchajcie, dajmy szansę, bo mogliśmy się jeszcze długo tymi subtelnościami i muzycznymi, i pewnie różnymi wizualnymi, ale dajmy szansę publiczności, żeby publiczność mogła powiedzieć, bo być może państwo chcieliby o czymś zupełnie innym. Pan zawsze chce, ale może ktoś inny by jeszcze też chciał. Więc jeżeli ktoś oprócz pana chce, to mu dam pierwszeństwo. Tam z tyłu, dobrze. Proszę mi wybaczyć, pan zawsze jest pierwszy, więc... muszą inni też mieć szansę. Dobry wieczór. Ja mam pytanie, bo oczywiście w filmie widać, że pan Beksiński dużo nagrywał, później właśnie cała rodzina. Rozumiem, że te nagrania są w muzeum w Sanoku i w jakim zakresie wyście panowie i państwo w ogóle korzystaliście właśnie z tych filmów, jeśli chodzi o samą fabułę i też i treści i te emocje? No to... Znaczy mieliśmy możliwie największy dostęp, jaki można było mieć do nie tylko do tych nagrań, ale też do listów, jakby części dzienników, jakby wszystkiego tego, co udało nam się zdokumentować. Przez to też mieliśmy bardzo długi okres preprodukcji, bo to trwało w sumie z półtora roku, z czego mniej więcej rok to już była praca z aktorami nad tym materiałem. No, część scen to jest jeden do jeden, dosłownie fragment. Część scen to są rzeczy, które są pewną kompilacją niektórych elementów, które jakby są zgodne z taką, nie wiem, prawdą emocjonalną. To jest dosyć trudne, bo to są trzy dekady, które trzeba skompresować w dwie godziny. No i głównie to się sprowadza do jakiejś formy syntezy. No to jest takie praca przy dokumencie, zresztą dokładnie na tym samym polega. I no myśmy wiedzieli, że głównym tym czynnikiem, który nas interesuje i tym wektorem, którym musimy się kierować, to jest aspekt jakby rodzinny. Dodatkowo, bo w ogóle to dlaczego mnie ten scenariusz zainteresował i chciałem to robić, to przede wszystkim chodziło o to, że jakby to wychodzi daleko poza film biograficzny i historię po prostu o Beksińskim. To jest bardzo jakby uniwersalne na bardzo wielu płaszczyznach. I w związku z tym też wymagało bardzo dużej delikatności w pracy nad tymi materiałami, bo chodziło o to, żeby to było jakby zgodnie z jakby prawdą z tych postaci. Oczywiście koniec końców to jest pewna nasza interpretacja i na całe szczęście tu nawet na tym festiwalu można zobaczyć dwie inne interpretacje, jakby zupełnie inne. Uważam, że duże szczęście mają Beksińscy, ponieważ mają takie, za przeproszeniem, bardzo duże pokrycie, nie tylko w filmach, ale też w wydawnictwach różnego rodzaju pisemnych, bo jakby książka Grzebałkowskiej otworzyła puszkę Pandory, jakby co drugi miesiąc wychodzi jakieś nowe coś, co daje nowe światło na nich i każdy sobie może w tym wybrać to, co mu najbardziej odpowiada. Proszę. Ja mam pytanie trochę a propos tego, o czym teraz mówiliśmy. Mianowicie interesują mnie dwie sceny, które są w momencie, kiedy Zdzisław trzyma kamerę. To znaczy chodzi mi o scenę
kiedy Tomek rozwala kuchnię i kiedy Zdzisław kręci swoją nieżywą już żonę. Czy do tych dwóch scen był materiał filmowy z Sanoka? Jeżeli chodzi o scenę śmierci Zosi, to myśmy mieli bardzo długą rozmowę na temat tego, jak przenieść to, co Zdzisław napisał w dzienniku. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że te same emocje on opowiadał za pomocą kamery. Przy bardzo wielu innych scenach, które może nie są tak ewidentne jakby z nazwy, natomiast ja pamiętam wiele sytuacji, które on sfilmował, których się w pewnym sensie nie dało oglądać, szczególnie jeżeli chodzi o babcię w różnych momentach. Jeżeli chodzi o scenę w kuchni, to jest właśnie przykład takiej syntezy sytuacji, która jakby wydarzyła się w wielu składowych. To znaczy widziałem na przykład wiele filmów, gdzie Tomek rozwalał jakieś rzeczy jakby publicznie. Nigdy to nie była kuchnia akurat. Natomiast to było w zgodzie na pewno z tym, co tam się działo i o czym mówiły inne materiały. I po prostu to jest przykład takiej sceny, gdzie wiele jakby tych rzeczy się składa jakby w jedno i ma to pewną zgodność emocjonalną jakby w stosunku do tego, czego myśmy się dowiedzieli o tym okresie. Jeszcze mam drugie pytanie dotyczące samej jakby roli Tomka, bo postacie Zosi i Zdzisława są tak, no, że tak powiem, dość bliskie temu, jak ci ludzie byli naprawdę. Natomiast Tomek jest dość dynamicznie przedstawiony. I teraz jest pytanie, dlaczego jak gdyby zdecydowałeś się, żeby to była tak przedstawiona postać? Znaczy, wiesz, no to co powiedzieć, to jest twoja interpretacja. No ja uważam, że myśmy Tomkowi wiele rzeczy odpuścili. Ale co odpuściliście? No są takie rzeczy, które żeśmy się dowiedzieli, o których ja bym w życiu nikomu publicznie nie powiedział. Znaczy chodzi mi o coś takiego, że pokazujesz pewne postacie bardzo blisko, a jego jak gdyby no, tutaj mocno interpretujesz w swoją stronę. I chciałem się wiedzieć, dlaczego jak gdyby na przykład Zdzisława nie potraktowałeś w taki sposób. Że... No nie, każdą z tych postaci potraktowałem w ten sam. Ja trochę rozumiem, że to była dyplomatyczna forma zadania pytania, które ja też już w pewnym sensie wcześniej uprzedziłem. Ja Tomka Beksińskiego osobiście nie znałem, natomiast to, co o czym wcześniej wspomniałem, oczywiście to jest tak, jak jest postać tego typu kultowa, która i wciąż żyją w dodatku osoby, które z nią pracowały na przykład, albo były fanami i tak dalej, to wiadomo, że po prostu zawsze skrytykują. To jest jakby jedna rzecz, tak? Natomiast druga, no to jest właśnie to, że rozumiem, że te osoby, które go znały, mają tutaj, wyczuwają pewną przesadę w stylu aktorskim Dawida Ogrodnika. I to jest, prawdę mówiąc, mój, niezależnie od wszystkich rzeczy, które w tym filmie bardzo lubię, to przy trzecim razie nadal, dobrze, to skoro tak zaczęliśmy, to powiem to konkretnie, że miałem często wrażenie, że Dawidowi zostały gesty z filmu Chce się żyć, tak? Znaczy, że on po prostu przesadza to trochę. Tak, żeby nie było zbyt słodko. Znaczy, no, ja powiem tak. Cieszę się, że Dawid to tak zagrał. Jakbyśmy to mieli robić drugi raz, zrobilibyśmy to dokładnie tak samo. Bo patrzy się na mnie straszliwym wzrokiem po prostu. Ale nie, no, słuchajcie, szczerość za szczerość. Ja mówię, ja w tym filmie uwielbiam mnóstwo rzeczy. Natomiast to jest jedna rzecz, której przy trzecim oglądaniu ona jest już trochę łatwiej mi wchodzi, ale jakoś nadal mam wrażenie, że on przesadza. Wspaniałe to, co powiedziałeś, bo miałem podobne wrażenie, jak zobaczyłem po raz pierwszy, a potem okazało się, no i to widać zresztą na ostatnim, tym dokumentalnym fragmencie na napisach, że jest ta analogia. Właśnie, to moim znaczy, zdaniem nie, moim zdaniem właśnie po tym fragmencie, dlatego jestem trochę zdziwiony. Ja pogrzebałem później jeszcze na YouTubie, pooglądałem sobie inne jego fragmenty i to nie jest oderwane od rzeczywistości, tak to nazwę, ale... Dobrze, rozmawiamy o faktach, tak? Znaczy nie, ale chodzi nie, poczekaj, nie, jest jedna bardzo ważna rzecz. Film się zaczyna w którym roku? W 77. Czy jest tu ktoś na sali, kto widział materiał z Tomkiem Beksińskim z 77 roku? Nie. Znaczy, a z którego jest pierwszy materiał, który można w ogóle zobaczyć? 88. I to jest ten problem. Bo bardzo wiele osób zarzuca, że on był przegięty. Ale on taki był. No nie wiem, myśmy naprawdę przekopali. Trudno mi wymienić inną osobę,
która by robiła bardziej dogłębny research niż Dawid Ogrodnik. Mam wrażenie, że te wszystkie zarzuty, z którymi się gdzieś tam zderzamy, są niestety dosyć pochopne. I okej, ja rozumiem, że komuś to się może nie podobać, natomiast myśmy na podstawie tego researchu doszli do takich wniosków, ale nie muszą się z tym wszyscy zgadzać przecież, nie? No i świetnie się obroniłeś. Znaczy ja przed chwilą powiedziałem dokładnie to samo. Poczekaj, tylko jeżeli chcesz, to musisz mikrofon wziąć. Ja spotykałem się chyba w 89 roku z Tomkiem w ramach wywiadu jakiegoś tam do gazety i robiłem zdjęcia i on miał jakby dużo powierzchnię tą pierwszą, miał dużo spokojniejszą. To znaczy domyślam się, że te ataki i te rzeczy, które są jakby takie poruszające, że jest przesada w nich, to jest bardzo prawdopodobne, że takie były. Natomiast i słuchałem jego audycji w radio i spotykałem się z nim osobiście i on tą powierzchnię miał wyciszoną na początku w takim pierwszym kontakcie. I to widać było, że tam coś się nie zgadza dalej, nie? Natomiast ta zewnętrzność nie była aż tak rażąca, natomiast nie wiem, jak się zachowywał w domu i o tym pewnie rozmawialiśmy, nie? Bo też dużo osób go zna z audycji radiowych. Nie, tylko też, ty Jan się zdenerwowałeś. Nie, no bo mnie to wnerwia, bo to jest trochę brak myślenia, wiesz, bo przepraszam, że tak mówię, ale chodzi o to, że bardzo wiele osób uważa, że podjadało po prostu wszelkie rozumy na temat jakiejś postaci, bo zobaczyło film Ostatnia Rodzina. To nie mówię tu konkretnie akurat o tobie, bo jakby chodzi mi o różne opinie, z którymi żeśmy się spotkali i rozumiem, że to powoduje szereg różnego rodzaju odwołań, tak? I problem polega na tym, że archiwum rodziny Beksińskiej jest bardzo duże, ale nie pokazuje wszystkiego. Jest wiele rzeczy, które trzeba jakoś uzupełnić. I każdy to uzupełnia na swój sposób, bo i tu dochodzimy do kwestii percepcji odbierania tych postaci na ekranie i tak dalej, i tak dalej. Można sięgnąć nawet aż tak daleko, że jeden z takich faktów, który mnie na przykład bardzo zaintrygował, który nie ma takiego wprost odniesienia w filmie, to jest to, że Zdzisław i Tomek w pewnym momencie swojego życia, każdy z nich chciał zostać reżyserem filmowym. Z różnych powodów to się nie wydarzyło. Każdy to sobie jakoś kompensował na swój sposób i to też było dla nas bardzo interesujące. Natomiast jakby to nie znajduje jakby wprost przeniesienia na film, nie? I ja dlatego mówię, że się cieszę, że jest tak wiele innych rzeczy odnośnie tej rodziny, ponieważ ja absolutnie nie uważam, żeby film Ostatnia Rodzina był jedyną słuszną wykładnią odnośnie rodu Beksińskich, nie? Ale świetnie, że ty to mówisz, ja się z tym zgadzam i też tylko chciałem zaznaczyć jedną rzecz, że mi w ogóle akurat w przeciwieństwie do tego, o czym tu była mowa, mi nie chodzi o to, że ja wiem, jaki on był i że twierdzę, że on był inny, tak? Mi bardziej chodziło o to, że... ale przekonałeś już mnie, tak? Także jeżeli chodzi o mnie, to już jest luz. Znaczy nie, bo to jeszcze jedną rzecz muszę do tego dorzucić, którą może powinienem był powiedzieć na samym początku. Chodziło o potet rodziny. Ta rodzina jest złożona z trzech osób. Jeżeli wszystkie te trzy osoby są takie same, to nie jest ciekawe. Kreacja Seweryna, ja uważam, że on się spisał, ale na pewno nie byłaby tak dobra, gdyby nie miał takiego zawodnika jak Dawid po drugiej stronie. Bo to oni się dodają, nie? Tak samo Ola Konieczna, która jest w samym środku, która jest jedyną tą, przepraszam, normalną dla bardzo wielu. I też dochodzi tutaj do takiej dziwnej sytuacji, którą ja też miałem przy poprzednim filmie, przy Deep Love, który był dokumentem, gdzie jakby nie ma jednoznacznie pierwszoplanowej postaci, za którą się idzie. I to powoduje, że jedni idą bardziej za Tomkiem, inni idą bardziej za Zdzisławem, a inni wyłapują z tym przede wszystkim tą Zosię, nie? No i to jest super, bo to oznacza, że myśmy nie nadali właśnie takiego jednoznacznego kierunku, że jest taki tyle, nie? Nawet mógłbym dodać do tego, że jeżeli nawet... No to jest trudność osadzenia każdego z bohaterów w jakimś swoim pokoiku i opowiedzenie o nich, wyeksponowanie ich odpowiednio i muszę przyznać, że na etapie montażu, w sumie pięciomiesięcznym, to Tomek był jednym z ważniejszych postaci, nad którymi pracowaliśmy, ale nie chodziło konkretnie o te sceny, w których Tomek był, bo one często pozostawały w niezmiennej formie. Natomiast
chodziło o takie wyważenie właśnie tej rodziny, jaki jest układ między nimi. I tu, przy tej pracy nad Tomkiem, na osadzenie go i jakby tego jego niebezpieczeństwa myśli, to dało nam na przykład bardzo dużo ciekawych rozwiązań, które zbudowały postać Zosi na odpowiednim poziomie. Zosia, która gdzieś tam w literze scenariusza była ważna, natomiast ona dostała niesamowitego emocjonalnego kopniaka, jeśli ten Tomek był odpowiednio bardziej lub mniej, powiedzmy, zwariowany. I to było, to było niesamowite przy tym projekcie, że dzieją się takie rzeczy troszkę jak w rodzinie, że jeżeli ktoś odpuszcza, to ktoś wychodzi na plan. I tak jest tutaj. Chociażby dodanie ujęcia Zdzisława, który siedzi i milczy długo, to zbudowało nam, to naprawiło nam szaleństwo Tomka do takiego stopnia, że ja zacząłem go gdzieś rozumieć. Ja pamiętam to, bo ja gdzieś się, bo to jest to, co Jaś mówił, że przełączamy się między niby trzema postaciami, ale kiedy? Za pomocą czego? Jakby, jaka jest intencja? Montażu równoległego? No nie było takiego. Jakby też zrezygnowaliśmy z takiej formy, więc jakie elementy, jakie łączenia? To jeżeli mówisz o oglądaniu tego filmu wielokrotnie, to ciekawe będzie to, gdzie te sceny i które portrety ze sobą, jak i dlaczego się łączą, głównie z Tomkiem. I dlaczego to tak, a nie inaczej pracuje na jego postać. Dlaczego czujemy emocje współczucia, czy niezrozumienia, czy nawet takiej żenuacji, która przychodzi. To jest film fabularny zdecydowanie. Tak, oczywiście. Ale metoda dokumentalizmu została zachowana, no bo pytałeś się o montaż. No, jak mamy 10 dubli jednej sceny, gdzie te przebiegi aktorskie są czasem naprawdę tak wspaniałe, tak różne, ale tak dobre i teraz próba wybrania tego jednego, gdzie nie mogę z montażem sobie zbudować, przeciąć na inny dubel, gdzieś poczarować, tylko te wszystkie wyimki tych mikro sytuacji, które się dostrzega po drugim, trzecim razie, kiedy się ogląda film, te mikro elementy, które budują scenę, sekwencję, cały film, to jest ta istota, która ma bardzo dużo wspólnego z dokumentu. Osadzenie tej gęstości, tej wiarygodności i ta umiejętność odpuszczenia w tej scenie i pójścia dalej, no bo jest scena, która trwa teraz 4,50, tak? Ta długa scena rozmowy na VHS-ie, Tomka, 7 teraz, ona trwała ile w realizacji? 12,5 minuty i mamy takie ujęcie w kilku dublach i każdy ma w sobie moc i wiarygodność taką rodzinną, emocjonalną, jakby Zdzisław się czasem odzywa w tym momencie, czasem w innym i to już jest zupełnie inny ładunek i zupełnie coś innego Tomku opowiada. Jakby próba budowy tej postaci, jej przerysowania, uważam, że z tego wszystkiego, bo ja się martwiłem oczywiście też o to, czy to nie będzie za dużo, dała więcej dobrego w budowie tych pozostałych dwóch postaci, Zdzisława i Zosi, niż gdyby on taki nie był. To troszkę jest też takie, że on, te postacie wzajemnie się dopełniły. Jeszcze odnośnie Tomka, to rzecz, która jest związana z montażem, bo już to chciałem powiedzieć wcześniej, odnośnie pracy Przemka. Przemek razem ze mną i z Kacprem, myśmy zaczęli pracować pół roku przed zdjęciami nad tymi storyboardami. I faktycznie myśmy zaczęli montować ten film parę miesięcy przed pierwszym klapsem, nie? Co w ogóle było super doświadczeniem. I to spowodowało rozmowy między innymi na temat tego, ile postaci ma być jakby w danej sytuacji. I Tomek, i to na przykład jest dokładnie to, co mówi Przemek, jakby, że jakby Tomek oddziałuje na inne postaci, na które my zwracamy bardziej uwagę. Są dwie takie sceny. Jedna to jest, jak przychodzi Tomek i bierze i przytula Zosię. Jakby widzimy tą sytuację. Ale tak naprawdę widzimy twarz Zdzisława i Tomek jest tylko na ramce. Jakby czujemy, co tam się dzieje, ale nie widzimy tego. Gdybyśmy to widzieli, ta scena byłaby o wiele mniej emocjonalnie angażująca. Podobnie z sytuacją wcześniej, jak Tomek przychodzi i tam Zosia prosi go, żeby poszła do jednej z babci, to też właściwie go nie widzimy. Słyszymy, że ma magnet, że ma Walkmana, że zamiast jej odpowiedzieć, to woli sobie przewinąć kasetę i tak dalej, i tak dalej. Są te drobiazgi, nad którymi myśmy bardzo skrupulatnie pracowali montażowo, ale na wiele przed rozpoczęciem zdjęć, po to, żeby właśnie to tak wycyzelować. Nie no, i to jest wycyzelowane. Czy ktoś z Państwa z publiczności chciałby jeszcze coś zapytać, albo coś dodać?
Nie. To było tak, jak ja przeczytałem scenariusz, do Betta, no to podszedłem do tego z otwartą głową bardzo i starałem się bardzo hamować przed jakąkolwiek deklaracją wobec jakiegoś nazwiska, wobec siebie przede wszystkim, nie? Bo wiedziałem, że tutaj jest szansa na trzy absolutnie wyjątkowe postaci i na fantastyczne role i że aktorzy będą chcieli to zagrać, to znaczy, że możemy się spokojnie przyjrzeć wieloma, spotkać z wieloma osobami jakby na różnym stadium. Jeżeli chodzi o postać Tomka, to było tak, że Dawid Ogrodnik wydawał się naturalnym kandydatem, bo jest zdolny jakby w tym wieku podobny i tak dalej. No i dla mnie to było zbyt piękne, że było prawdziwe, w związku z tym się jakby zapadłem, żeby obejrzeć wszystkich innych i zrobiliśmy normalny jakby casting do tej postaci, który Dawid po prostu zdecydowanie wygrał. Podobnie było z postacią Zosi, gdzie też jakby nie mieliśmy jakichś tutaj typów specjalnie. I Ola koniecznie jak przyszła, no to jakby zmiotła wszystkich. Jeżeli chodzi o Andrzeja Sewedyna, no to było to nazwisko, które musiało się pojawić dziś jako pierwsze. No ja wiedziałem, że musimy obsadzić aktora, który jakoś jest kojarzony, ale chciałem, żeby to była taka twarz, która jakby ma dorobek, talent i tak dalej. Zgadza się też wiekowo, co tu było, zaraz do tego wrócę. Natomiast nie jest taką zgraną twarzą i nie chciałem mieć takiego efektu, że bierzemy aktora, który akurat w tym sezonie wciela się w tą postać. Mi zależało na tym, żeby wyjąć kogoś troszeczkę gdzieś z jakiejś troszeczkę zakurzonej szuflady. I Andrzej Seweryn jakby bardzo dobrze się w to wpisywał też, mając wtedy te 69 lat, doskonale się nadawał do tego, żeby go odmłodzić do tych 48 na początku filmu, no i żeby wyglądał wiarygodnie jako 76-latek na końcu. No to spotkanie z nim na samym początku było dosyć takie radykalne, ponieważ ja mu wyłożyłem wszystkie moje obawy bardzo wprost, nawet jeszcze to podkręcając, a potrafię dosyć dosadnie tego typu rzeczy zrobić. On to wziął na klatę i bardzo szybko się okazało, że na przykład on też lubi serial True Detective i parę innych rzeczy i znaleźliśmy taki wspólny język, który żeśmy od tego momentu pielęgnowali, ale generalnie punktem wyjścia było to, żeby on zagrał coś, co jest zupełnie inne od tego, co ma w swoim dorobku, co jest oczywiście skrajną bezczelnością dla mnie debiutanta, że mu coś takiego w ogóle mówię, nie? No ale on miał na tyle, za przeproszeniem, jaja, że poszedł za tym. No i chyba mu się opłacało, tak mi się wydaje. Jedyną osobą, która była obsadzona tak po prostu, to jest Andrzej Chyra jako Dmochowski. Bo ja na pytanie producenta, kogo widzę w roli Dmochowskiego, powiedziałem: Andrzej Chyra, dlaczego? Nie wiem, tak czuję. No i jakby bardzo się cieszę, bo to ten skład. A propos tych humorystycznych elementów, no to jak żeśmy kręcili scenę, jak Dmochowski pierwszy raz wchodzi do mieszkania Beksińskich, to oni byli tak nie do opanowania po prostu, w sensie jakby takiego nakręcenia po tym całym wielomiesięcznym przygotowaniu i tak dalej, no że to jakby szło. No i faktycznie, tu Przemek mówił o tych mastershotach, szczególnie jakby w pierwszej części, no to słuchajcie, wydaje mi się, że większość tych dubli, które weszły, no to jest tak 15. Chyba w przypadku tej sceny to jest tak może 14, ale gdzieś jakoś tak właśnie około 15-16 to był już taki moment, że ten przedostatni był taki sobie, po czym nagle to się wszystko zgrywało. A to jest naprawdę wyjątkowe, takie magiczne wręcz doświadczenie, jeżeli na planie to by się ujęcie, jak na przykład scena, jak Tomek przychodzi, zabiera ten obraz, który trwa 4,5 minuty, jest strasznie technicznie złożone, bo to nie tylko aktorzy, ale też szwękier, też jakby światło, też jakby wszystkie zmiany scenograficzne i tak dalej, to musi jakby pracować i to było tak też, myśmy na montażu nie mieli jakichś takich wątpliwości, nie? Znowu odpowiadam ci na pytanie, żeby nie było technicznie, o montażu. Jest scena z psychologiem, znana nam. Nie była to łatwa scena, mieliśmy dość długo zagwozdkę, na ile ona jest wiarygodna w takim bardzo swoim, takim, jak się mówi, stereotypowym wydaniu, ten psycholog z fajką. I bardzo narzędzie montażu, które polegało na przecięciu obrazu i wybranie innego psychologa z innego dubla, który w ogóle nie reaguje. Akurat do tego dubla Tomka. Więc to jest taki jeden z paradoksów montażu, gdzie robisz sklejkę po środku ekranu i dajesz dwa różne duble. To i kolejna tu techniczna anegdotka. Nie, tu tylko, w końcu tu.
Ale w scenie, o której mówisz, w kuchni, jak Tomek zabiera obraz, tam jest cięcie na framudze, bo jednak zmieniliśmy początek, bo tam Zdzisław był zabawniejszy. Tutaj rzeczywiście się okazuje, że te tajniki i precyzja, z jaką pracowaliście, absolutnie szapoba. Moglibyśmy jeszcze oczywiście wejść w całym zupełnie jeszcze innych wątków, takich właśnie też związanych z kwestią dokumentalną, które uruchamia wątek Dmochowskiego, czyli co wolno, tak? Co wolno, co by Beksińscy chcieli i tak dalej. To musieliśmy jeszcze następne spotkanie urządzić. Ale mam jedną anegdotę, którą bardzo lubię, bo jest dokładnym przeciwieństwem wielu, wielu rzeczy, które się mówi dookoła tego filmu. Jest scena z katastrofą samolotu. Na jeden z pierwszych pokazów filmu przyszła pani, która była w tym samolocie. I ona przyszła jakby po filmie taka no jakby poruszona i mówi, że tam się dwie rzeczy nie zgadzają. Jedna to jest to, że Tomek siedział po drugiej stronie i to jest jakby prawda i to wynika z tego, że myśmy po prostu realizacyjnie musieli zdecydować, że jakby jest to z tej, bo mnóstwo technicznych rzeczy, które są nudne. A druga rzecz, i to jest w ogóle super i dlatego o tym mówię, no żona mówi, że tam było więcej wybuchów. Jeszcze więcej, a ja chciałem właśnie tylko jeszcze pogratulować, że wasza katastrofa samolotowa jest dużo lepsza niż w filmie o katastrofie samolotowej. Wiecie państwo, o którym filmie mówię. Tak, no... Ja właśnie co do tych wybuchów, no to po nim podpowiedziałem, no, że nie chciałem, żeby to wyglądało jak w Transformersach i dlatego nie chciałem, żeby było tak właśnie i w tym momencie myśmy jakby to zafałszowali po to, żeby to było mniejsze, żeby było paradoksalnie właśnie bardziej wiarygodne, a to o czym mówisz, tak, no to muszę przytoczyć liczby. No i prawda jest taka, że naszą katastrofę widziało więcej osób w kinie niż tamtą katastrofę, z czego mam bardzo dużą satysfakcję. Gratulacje. Piękna katastrofa. A, tutaj jeszcze są pytania, proszę, oczywiście, tak, tak. Ja chciałam zapytać, skąd, jak powstało takie niesamowite osiedle w budowie? Jest po prostu ta scenografia, poza tym scenografia w mieszkaniu jest tak precyzyjna, taka niesamowita i prawdziwa. No i to, że my się nie obijamy o te ściany. Ja w pewnym momencie sobie pomyślałam, jak to jest? Przecież jesteśmy w tym mieszkaniu, które jest zwykłym osiedlowym mieszkaniem i ta szerokość nie jest jakaś tam, nie wygląda jak scenografia, to jest prawdziwe mieszkanie, a równocześnie wszyscy się poruszają, przechodzą, a nie przechodzą jakoś tak bokiem. To było niesamowite, także jak ja sobie zdałam sprawę z tego, to powiedziałam, to jest genialne. No oprócz tego, że po prostu film jest niesamowity i pierwszy raz chyba byłam na filmie, w którym każde słowo było zrozumiałe i że w połowie filmu sobie myślę, Boże, to jest niesamowite, że ja wszystko słyszę, nie na zasadzie, że jestem górka, że po prostu nie ma takich jakichś, także i w ogóle film jest nieprawdopodobny i jeszcze te wszystkie rzeczy, które panowie opowiadali, że właśnie ten czas się zgadza, że te takie jakieś myki, że było to, że to wszystko powstało przez to nieprawdopodobne przemyślenie, zbudowanie, to się czuje. To, że panowie teraz odkryli, a to było tak, a to było tak, a ta melodia, to wszystko podświadomie można było odebrać. Po prostu to było już napisane, że ewidentnie można to było odczytać, a to, że jest, odkryliście panowie tą tajemnicę, to jest niesamowite, że to tak powstało. Czyli wróćmy do tych bloków. Gdzie to jest? Gdzie to jeszcze te takie betonowe? To jest niesamowite. Dziękuję. No, jest taka polana koło Konstancina. Trochę jest podmokła, ale mogliśmy dzięki szeregu różnego rodzaju zabiegów, w które nie będę się wgłębiał, skorzystać z tej dużej polany, bo trzeba było tam zbudować to osiedle. Myśmy tak naprawdę to osiedle w pewnej części zbudowali, to znaczy wszystkie chodniki, jakby ławki, latarnie musieliśmy postawić, karuzela też tam była. Kręciłem się, mam takie zdjęcie w fotosach. Natomiast wszystko to, co jest dookoła, to jest komputer. I to wyglądało w praktyce tak, że ta droga jakby jest prosta, znaczy myśmy ją uprościli, bo w rzeczywistości ta droga między blokami jest trochę bardziej zawiła, natomiast nie daje takiej konstrukcji, no to jakby to jest właśnie to zagęszczanie Marcela Łozińskiego, stwierdzenie zagęszczanie rzeczywistości, fantastycznie się jako tutaj wiele razy jakoś do tego odnosiłem. No to nieprawdopodobnie duża ilość pracy przede wszystkim firmy postprodukcyjnej, czyli Lightcraftu i Kacpra Fettacza, który nad tym czuwał się operatora filmu, ponieważ zrobienie tego mastershota, który jest na początku, gdzie oni sobie tak idą w trójkę między blokami i tam oglądają to jest nieprawdopodobna ilość przeliczania,
jakichś rzeczy, o których ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, tylko potrafiłem pokazywać, że jakby tutaj chyba coś się jednak nie zgadza i tak dalej. No inaczej się tego właściwie nie dało zrobić, bo co prawda Służew nad Dolinką, czyli to osiedle, dalej jest, natomiast ono w 2013 wyglądało jak w 2013 i tyle, a myśmy potrzebowali nie tylko odtworzyć z jednego roku, tylko to osiedle się pojawiało w scenariuszu, chyba było tego trochę więcej, ale przynajmniej 6 razy w różnych latach, czyli trzeba by to osiedle zamknąć i 6 razy rozkopać, jakby całe. No i to by było na pewno dużo, dużo droższe, natomiast to oczywiście nam spędzało sen z powiek wielokrotnie, bo musieliśmy zdążyć, bo jakby nikt tego wcześniej nie robił, to z jednej strony było taką fajną zajawką, że robimy takie rzeczy, których nikt wcześniej nie robił, z drugiej strony jak to zrobić. Jeżeli chodzi o same jakby mieszkania, no to myśmy te mieszkania postawili w całości na hali właśnie po to, żeby je jak najbardziej wiarygodnie odtworzyć, bo co prawda myśmy nawet mieli kręcić w mieszkaniu Tomka, natomiast te sceny w rezultacie nie weszły na montażu, a część nie została nakręcona z różnych tam powodów. W mieszkaniu Zdzisława właściwie też moglibyśmy kręcić, bo mieliśmy możliwość zaadaptowania jakby w tym samym pionie, takiej samej dokładnie konstrukcji, natomiast ciągle za oknami byłby Służew nad Dolinką 2013. W związku z tym musielibyśmy zalepić green screenem, jakby wygenerować to, co przy tego rodzaju sposobie filmowania byłoby bardzo trudne, bardzo kosztowne i bardziej się opłacało po prostu i też wydawało nam się to fajniejsze, żeby zrobić projekcje przednie, to znaczy za oknami stały takie duże ekrany, na których wyświetlaliśmy obraz, który był wygenerowany komputerowo i myśmy to już widzieli na planie, to zostało normalnie zarejestrowane przez kamerę, jakby w trakcie zdjęć. Ja od dźwięku jeszcze tylko powiem, bo tu kamyk do ogródka Janka. Ja pojechałem na tak zwane zgranie filmu, czyli finalne tworzenie pliku pełnego obrazu, dźwięku i muzyki. I ten oto młody człowiek, który siedzi obok mnie, proszę mi wierzyć, z pełną precyzją odpowiada za każdą jedną setną sekundy tego filmu. I łącznie z tym, że jak pewnego dnia wszedłem na zgranie, to zauważyłem, że przestawia o ułamek sekundy szczeknięcie psa między tekstem. I to mniej więcej takie cyzelowanie było. Zabawne. To było. Mam takie pytanie do twórców. Każdy z nas, kto śledzi Beksińskiego rodzinę, w ogóle jego twórczość, ma jakąś tam zbudowaną sobie wersję, jak ta rodzina wygląda. No każdy ma to jakby z tyłu w głowie, tak? Tylko po pierwsze chcę bardzo podziękować, że ten film powstał. Bardzo się cieszę. Jakby projekcje w kinach nie miały możliwości zobaczenia, więc jest okazja Młodzi i Film. Takie pytanie konkretne. Czy rzeczywiście wątek Tomka był na tyle interesujący, że poszliście w ten wątek, a nie w wątek twórczości Beksińskiego, jego wątku w fabryce w Sanoku, wątku japońskiego, jego podności artystycznej? Dlaczego nie w ten wątek? O to mi chodzi. Znaczy tak, jeżeli chodzi o Tomka, no to on był 1/3 tej rodziny, więc musiał tam być w takim zakresie, w jakim się finalnie znalazł. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to założeniem Roberta w trakcie pisania scenariusza, które ja też przyjąłem za bardzo interesujące, to jest między innymi tak, to, żeby opowiedzieć, zgłębić historię rodziny, która na przestrzeni niemal 3 dekad po kolei znika, umiera w ramach właściwie jednej przestrzeni, czyli tych 2 mieszkań. I jakby tego rodzaju wektor był nadrzędny i łączący jakby z tym elementem, że to chodzi o rodzinę. Ja do tego w jednej z pierwszych rozmów z Obetem dołożyłem, że jakby mnie jeszcze w tym interesuje, że Zdzisław Beksiński był świadkiem każdej z tych śmierci, jakby każda z nich była inna i tak dalej, i tak dalej. No i tego rodzaju myślenie skupiało się siłą rzeczy wokół tego jakby okresu warszawskiego, więc w naturalny sposób wyłączało w ogóle odniesienia do jakby do wątków stanowskich, które są ciekawe, natomiast to jest materiał na inny, może na inny film. No, tak jak powiedziałem wcześniej, no to można by z tego zrobić naprawdę ze 3 sezony, nie wiem, rodziny Soprano, czy jakby czegoś takiego, bo tam jest mnóstwo tych rzeczy. Mnie też dlatego cieszy, że jakby nie jesteśmy jedynym filmem i że tych elementów dookoła tej rodziny wychodzi coraz więcej. Ja osobiście
i mówię to często publicznie, jestem wielkim fanem opowiadań Zdzisława Beksińskiego, które jak zobaczyłem, że on pisał opowiadania, sobie pomyślałem, że w ogóle to jest jakieś totalnie dziwne. I faktycznie jest to taka rzecz poboczna, a jednocześnie bardzo mocno wpisująca się jakby w tą rodzinę. No i oczywiście ja kiedyś miałem takie marzenie, żeby w ramach promocji Ostatniej Rodziny zrobić ten autobus, tak jak to robią na dużych promocjach, nie wiem, w Cannes czy coś, ale oczywiście wiedziałem, że to się nie wydarzy, bo to trzeba by mieć duże na to pieniądze. Ten autobus, który zaprojektował w Sanoku. Tak, jeszcze, tak, za którego wywalili stamtąd zaraz tak, później, bo był za amerykański. Tak, no był zbyt dobry i nie był realizowany, ale rzeczywiście te rysunki są spektakularne. Tak, natomiast jeżeli chodzi jakby o obecność sztuki Zdzisława, no to nas ona interesowała jakby w kontekście rodziny, to znaczy potrzebowaliśmy na przykład sceny wywiadu Zdzisława, żeby zobaczyć, jaki on ma stosunek do tego, co robi. I jakby jedyną taką sceną, gdzie oprócz tej jest mowa o jego obrazach, to jest sytuacja, jak Dmochowski jest w mieszkaniu Tomka i Tomek recenzuje obrazy swojego ojca w sposób dosyć też ironiczny. Natomiast to nie chodzi w tym momencie o samą sztukę, tylko jakby o jego stosunek do tego, co robi jego ojciec, czy jakby wszystko to jest dookoła rodziny, nie? No i to tego rodzaju myślenie no, nam bardzo wiele elementów jakby wykluczało. No ale jakby na tym polega robienie filmów. No to też jest często przecież przy dokumentach jakby przywoływane. Ja pamiętam, Kieślowski opowiadał o chyba Czerwonym, że miał jakąś taką fantastyczną, ukochaną scenę, którą trzeba było wywalić dla jakby dobra całości, nie? Proszę. Dwa krótkie pytania. A dzisiaj widziałam film drugi raz i w dalszym ciągu mi się podoba, więc to chyba dobrze. Ile było dni zdjęciowych i czy chronologicznie to kręciliście? Dni było 37, dwa mieliśmy takie letnie, a później cała reszta to był właściwie jeden set z taką końcówką przesuniętą, bo to się tyczyło katastrofy samolotu, która była na końcu robiona. No miałem to szczęście, że miałem taki scenariusz, którego się trochę inaczej nie dało zrealizować, jak głównie chronologicznie. To znaczy myśmy przez te dwa dni letnie zrobili na przykład wszystkie sceny w windzie, co było strasznie trudne dla mnie, dla aktorów, bo mieliśmy jedno, tam jest jedno ustawienie kamery. I oni się tylko przebierali, a scenografia, to było bardzo śmieszne, to gdzieś nakręciłem telefonem, że jakby wjeżdżali i jakby na bieżąco malowali, jakby co piętro coś tam władowali w tych windach za każdym razem innego. Natomiast jeżeli chodzi o główne zdjęcia, no to myśmy właściwie kręcili to prawie że chronologicznie. Sceny na osiedlu, te zewnętrzne, były robione jakoś tam później. Natomiast w hali to wyglądało tak, że myśmy z tych 37 dni byli 23 albo 4 cały czas na hali, gdzie były postawione obydwa mieszkania. I wychodziliśmy z tej hali po to, żeby oni mogli zrobić remoncik i przerobić to mieszkanie, bo trzeba było boazerię położyć, na przykład to, co... Nikt tego nie zauważył. Kuchnię posprzątać, wyremontować, tak. Tam niestety stylowa tego mieszkania szła w coraz jakby gorszy gust, co było też bardzo, bardzo zabawne na planie, bo jakoś tak się rozmijało z naszą stylistyką. Też chodziło na przykład o przewieszenie obrazów, ponieważ Zdzisław Beksiński miał taki dziwny odruch, że on zmieniał miejsca tym obrazom co jakiś czas. I też same obrazy jakby dochodziły. Ale też myślę, na koniec bym powiedział tak, że też paradoksalnie na przykład, dlatego nawet wątek drobny, ale jak już zauważyłeś istotny, jak Zdzisław zaczyna nowych różnych technologii używać, tak jak one się pojawiały, tak? I też na przykład w tym przecież to się pojawia pod koniec, czyli to, że on zaczyna robić taki digital art, że tak powiem, czyli zaczyna generować na komputerze rzeczy, tak? I to też tam jest przecież, tak? Czy tak samo jak wspomniany wcześniej hiszpańska inkwizycja, Monty Python, nie mamy wielkiej opowieści, że Tomek jest tym słynnym tłumaczem, a mamy to zaznaczone, jest też plakat na drzwiach, prawda? I tak dalej. To znaczy, że wydaje mi się, że pewien też szacunek dla tej wielowątkowości jest taki, że pewne rzeczy są gdzieś zasygnalizowane. Więc jeżeli ktoś na przykład jakby, na przykład właśnie Zdzisław jest pokazany jako facet, który cały czas jest otwarty i szuka nowych form wyrazu. Przychodzą komputery, no to on zaczyna to robić na komputerze, jest aparat cyfrowy, no używa aparatu cyfrowego i tak dalej, tak? Więc nawet jeśli ktoś ma niedosyt, że to jest za mało o sztuce Beksińskiego, ale tej sztuki jest z drugiej strony strasznie dużo tak naprawdę, więc i tak dalej. Jedną rzecz chciałem dorzucić, bo nie ma jednego
jakby jednej części jego sztuki, która jest dla mnie, mówię ja prywatnie, tą najbardziej ulubioną, czyli zdjęcia Beksińskiego z lat 50., które są absolutnie fantastycznie, gorąco polecam. Jest taka książka Foto Beksiński, to jest jakby tam wydane, też można to w Sanoku zobaczyć. To jest też jakby trochę coś innego. Ciekawe jest to, że na wystawie w Sanoku jest, są ułożone te zdjęcia, zaraz później są pierwsze jakby próby malarskie, rzeźbiarskie i tak dalej. I jak się spojrzy na te grafiki komputerowe, które on tworzył na samym, pod koniec życia, to to są te same motywy. To się wszystko jakby zawija bardzo mocno. Jeżeli chodzi jakby inną, jakiś inny film o Beksińskich, no to mnie by naprawdę interesowała historia, jaką mieli relację Zosia ze Zdzisławem, że ona się dawała tak wiązać i jakby robić te wszystkie zdjęcia przy tym, jaką ona była osobą z Dynowa, czyli jeszcze mniejszej miejscowości niż Sanok, bo Sanok jest taki mały. Ale właśnie to pokazuje siłę wyobraźni. Pan jeszcze chciał, to już będzie chyba naprawdę ostatnie pytanie, ale proszę, czy też komentarz. Bardziej komentarz to do pana, który mówił o tym, że za mało było malarstwa. Ja myślę, że sam tytuł filmu wskazywał, że jednak ważniejsza jest wiwisekcja rodzinna i że mnie bardziej interesowało właśnie to, co zostało w filmie pokazane. Bo wydaje mi się, że malarstwo beksińskie wymagałoby zupełnie czegoś innego, może filmu dokumentalnego, albo też i samego, nie o nim samym, tylko i wyłącznie o nim samym. Natomiast wydaje mi się, że relacje międzyludzkie i to, co się działo w rodzinie, jako wiwisekcja tej rodziny, było ciekawsze i wydaje mi się, że ten film zdecydowanie to lepiej pokazuje. Także ja z kolei jestem zadowolony, że właśnie państwo, że się w taką formie przybrali tego filmu i o tej rodzinie w ten sposób opowiadali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bo to nie było pytanie, to może ja jeszcze zadam to ostatnie pytanie. Mówiliście o tym, że bardzo precyzyjnie byliście do tego przygotowani, mieliście rozpisane ujęcia. Chciałem zapytać, czy były takie przypadki i na przykład kiedy, czy upraszczaliście w montażu pewne sceny, bo na przykład z jednego ustawienia działały mocniej, a mieliście je rozpisane na więcej ustawień? Nie mieliśmy żadnych innych ustawień. I storyboard został zrealizowany w 95%. Ja pamiętam dwie sceny, dwa ujęcia, gdzie żeśmy odeszli od tego. Pierwsza to jest scena, jak kto się kończy tym, że Tomek stwierdza, że on zostanie u rodziców na noc. To tam było takie dwójkowe jakieś rozrysowane, z tego co pamiętam, takie bardziej przy stole, tak jak z Mochowskim siedzi, ale to jakby się nie zgadzało, bo chodziło o to, żeby pokazać jakby Zdzisława reakcję na Tomka. I druga sytuacja, którą mieliśmy rozrysowaną jakoś tam inaczej, ale nam się nie zgadzało, to jest jak Zdzisław siedzi i dzwoni do Tomka, żeby powiedzieć, że matka nie żyje. To jest też ostatnia, to Przemek już to trochę przywołał, to jest ostatnia zmiana montażowa, jaką żeśmy zrobili, żeśmy wydłużyli to ujęcie po prostu, bo ono było wcześniej ścięte z początku, ale chodziło o to, żebym naprawdę długo sobie posiedział. Mieliśmy wątpliwości, pamiętam, czy to robić, czy nie, bo to już było po puszczeniu wszystkiego, jakby po niby oficjalnym zamknięciu, ale jakby naprawdę uważam, że wytrzymuję. I oprócz tych dwóch przypadków ja nie pamiętam, znaczy pomijając kwestię tych rzeczy, które są robione na VHS-ach, na przykład na zamku, bo tam to wyglądało tak, że my opierając się o szereg różnych scen z materiałów archiwalnych, po prostu żeśmy jakby improwizowali z aktorami, też po to musieliśmy znaleźć takie miejsce, gdzie można kręcić dookoła, gdzie jakby wszystko wygląda jak w 85, 86, już nie pamiętam w tej chwili. Natomiast te rzeczy, które są zrobione jakby normalną kamerą, włącznie z jakby całą katastrofą i jakby zakończeniem, no to tak wyglądało. I rzecz, która się zmieniła na montażu, no to jest to, że w scenariuszu pierwotnie morderstwo było na początku. I myśmy, jak to żeśmy zmontowali, no to się okazało, że nie rusza nas to morderstwo w ogóle, jakby, bo nie znamy gościa. Nawet jak żeśmy tam dokładali coś, to nie budowało tego. No i to spowodowało taką jakby kreatywną rozmowę na temat tego, co możemy zrobić, żeby był inny początek i jakby inny koniec. I to spowodowało, bo ja na planie doniosłem troszeczkę rzeczy z tej finalnej rozmowy Dmochowski-Beksiński, tego, żeśmy nakręcili tak naprawdę dwa razy więcej niż było w scenariuszu, bo ja sięgnąłem do listów ich z któregoś tam okresu, gdzie jakby są te stwierdzenia jakby powiązane z jakby tą taką pasją sadomasochistyczną, która tam się przedziera przez to. No i gdzieś uznałem, że to jest ważne, żeby to było. I nakręciliśmy tą rozmowę dłuższą, wiedząc, że ją raczej na pewno zetniemy, bo ona trwała
no nie wiem, z 10 minut. Znaczy to ciągnęło jako scena, no bo jakby i Seweryn był rozgrzany i Hyra i tak dalej, nie? Ale jakby to nie miało racji bytu w dwugodzinnym filmie. Zaraz później ja zobaczyłem Wściekłe psy i stwierdziłem, że ja bardzo bym chciał mieć taką scenę otwierającą jak we Wściekłych psach. Nie pamiętacie, zobaczcie, naprawdę warto, to jest taki pałac niesamowity. No i zaczęliśmy grzebać i się okazało, że Alicia Silverstone nam tutaj odpowiada bardzo dobrze i też klamuruje pięknie to morderstwo na końcu, bo dodaje jakąś warstwę, że nie jest tylko, że widzimy, że on został zaszlachtowany jak Juliusz Cezar, tylko że jakby coś w tym jeszcze się gdzieś tam może zbudować. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy Państwu za to, że przyszliście, że zostaliście do tak późna i dziękujemy sobie wszyscy za tę rozmowę i analizę. Podsumujmy to oklaskami. Dziękuję bardzo.